5 sierpnia wspominamy błogosławionego Franciszka Zanferdina z Pesary. Franciszek urodził się w Pesaro nad Morzem Adriatyckim we Włoszech w 1270 roku. Wcześniej osierocili go rodzice. Już jako pełnoletni rozdał swój majątek ubogim i rozpoczął życie według reguły trzeciego zakonu franciszkańskiego, którą już znał od dawna. Początkowo jako pustelnik osiadł w pobliskiej grocie. Po pewnym czasie powrócił do Pesaro i wybudował dwie kaplice ku czci Matki Bożej. W pobliżu miasta wybudował też klasztor, w którym spędził większość swojego życia. Franciszek był wielkim czcicielem Matki Bożej i uczył miłości do niej zakonników i ludzi z okolicznych miejscowości. Jako tercjarz podejmował bardzo surowe pokuty, wiele się modlił, a także pomagał chorym. Uzyskaną jałmużnę przeznaczał na budowę kościołów i szpitali dla chorych. W dowód wdzięczności za uzdrowienie z ciężkiej choroby Franciszek odbył pielgrzymkę do Asyżu. W 1347 roku wraz z błogosławioną Michaliną założył Bractwo Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, którego członkowie opiekowali się chorymi i grzebali zmarłych. Franciszek co pewien czas wycofywał się z działalności charytatywnej i udawał się na pustelnię, by więcej czasu poświęcić modlitwie i pokucie. Zmarł na pustelni 5 sierpnia 1350 roku w wieku 80 lat. Ludzie od razu uważali go za świętego i nad jego grobem wypraszali wiele łask. Jego kult został zatwierdzony przez papieża Piusa IX 31 marca 1859 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Franciszek wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.